O czym to ja? Aha, właśnie, rozmawiałem z Kubańczykiem, który był przeszczęśliwy sytuacją na Kubie. Znaczy, zawsze się mówiło, że Kuba, że to jest, wiecie, propaganda na maksa, nie? Że Fidel Castro. Mówi, że nic mu nie przeszkadzało, tylko wystąpienia w Castro, tam 3-4 godzinne, co musieli w szkole je obowiązkowo słuchać, nie? Od początku do końca. Mówi, że to było najgorsze. Mówi, naprawdę to jest najgorsze? I mówi, ale jakie u nas są dziewczyny, nie? Tak mi opowiadał, że to mamy życie. Że imprezy, że swoboda, nie? Mówię, no okej. No ma to sensu trochę. Nie? Inna perspektywa ze środka tam. Jest zawsze. I tak jakby tak z Chińczykiem pogadać, nie? Bo też jest tak, że do tych mediów takich naszych zachodnich to najwięcej przedostaje się sygnałów takich, które krytykują Chiny, nie? Jeżeli jest jakiś Chińczyk, który bloguje tam, czy vloguje i mówi negatywnie na te... I mówi negatywnie o Chinach i o rządzie i o sytuacji, no to dziennikarze to podchwytują i pokazują, nie? A zakładam, że jeżeli jest taki Chińczyk, który mówi, kurde, ale tu jest fajnie, fajnie się żyje, myślimy o państwie, myślimy o tym, żeby się rozwijać, żeby konkurować z gospodarką zachodnią, no to dziennikarze raczej tego nie pokażą, nie? Jest taka wizja, jest taka... Nie nazwałbym tego zimną wojną, ale... W żadnym razie to jest taka wojna trochę cicha, gospodarcza, między Chinami a resztą świata, więc... No więc dziennikarze trochę manipulują tą wizją, ale to nie dlatego, że chcą zmienić nasz pogląd, tylko dlatego, że sami tak myślą. Tak mi się wydaje. Bo niewątpliwie chińska gospodarka jest zagrożeniem dla świata. Dlatego, między innymi dlatego, że mogą się rozwijać znacznie szybciej, bo nie muszą się martwić chociażby prawami pracowników, nie? O nie. Jezu, to nie wygląda dobrze. Ej, kiedyś, o Jezu, to jest, bo tak się patrzy na takie obrazki, człowiek nie ma tego, okej, głowa, nie? Okropne. Ale też się tego nie czuję. Ktoś mi kiedyś podesłał zdjęcia z tych krajów arabskich, jak jedno ugrupowanie religijne dopadło przedstawicieli drugiego ugrupowania, ich związali w kupę i obcinali im głowy. I normalnie to jest chyba do końca życia tego nie zapomnę, a tylko widziałem zdjęcia, nie? Że w jednej chwili człowiek, który klęczy, związany, w drugiej człowiek, któremu przykładają ostrze do szyi. I to jest jakieś dziwne, są popsute są te sterowce. A w drugiej chwili, kurde, czy tam w trzeciej, czwartej na zdjęciu, nie, że głowa częściowo obcięta, a potem leży gdzieś na piachu, nie? I nagle sobie uświadamiasz, Jezu, to przecież, kurde, był człowiek przed chwilą, nie? Nie wiem, czy myślał, że jakoś się uratuje, czy że coś... No, masakra po prostu. Nagle zaczynasz sobie uświadamiać, co widzisz tak naprawdę. I ten obrazek przestaje być tylko... jakąś totalnie odległą fikcją prawie, że... Kurde. To było coś większego, bo... Straszne rzeczy. Starsze rzeczy są na świecie. Ciężko się nawet mi o tym opowiada. Znowu jakaś rozdzielnia prądu. Ja nie mogę sobie, totalnie nie mogę się pogodzić z myślą, że no jakby
że są skrajne przypadki okrucieństwa i że są ludzie, którzy są okrutni z natury, że są psychopaci, nie? Ale mamy jakby... To jest wina religii, to właściwie każdej, nie? Że mamy do czynienia z sytuacją, w której można normalnemu człowiekowi, który pewnie ma rodzinę, dzieci, mógłby żyć normalnie i pracować normalnie, do tego stopnia namieszać w głowie, tak mu poprzestawiać klepki, że on jest w stanie uciąć drugiemu człowiekowi głowę i z uśmiechem na ustach podnieść tę głowę do góry i wiwatować. Nie? Normalnemu człowiekowi, ja nie wierzę, że tam wszyscy są psychopaci. Nie? Związanego gościa, który myśli inaczej, po prostu zabić w tak okrutny sposób, nie? Jak jakieś zwierzę. To jest niewyobrażalne dla mnie. I dlatego wszelkie przejawy takiego, że... takiego myślenia, że... No bo wszelkie przejawy takiej skrajnej religijności mnie martwią. Właściwie obrzydzają mnie. I nawet taka zwyczajna religijność oparta na dobrze też mnie trochę przeraża. Znaczy na takim pozytywnym myśleniu też mnie przeraża, bo wydaje mi się, że bardzo łatwo jest przejść z jednego stanu, czyli takiej łagodnej religijności, w fanatyczną religijność, jeżeli tylko sytuacja tego wymaga, albo jeżeli będzie wystarczająco sprawny mówca. Zagrajmy. Dla mnie jakby podstawowym problemem z religią jest to, że jest takie naturalne i automatyczne poczucie wyższości, które wynika z tego, że ci ludzie, którzy myślą inaczej, wierzą w co innego, się mylą, nie? Bo to jest podstawa, to jest taki dogmat, nie? Że to, co my uważamy za prawdziwe, to jest właśnie to. Wszyscy dookoła się mylą. I to dostarcza, i to nawet jeżeli człowiek jest super łagodny, to mu dostarcza takiego poczucia wyższości, które jest super niebezpieczne. Nie? W ogóle pycha jest jednym z grzechów głównych, a wydaje mi się, że pycha to jest taki podstawowy czynnik, który w ogóle definiuje religijność, wiarę. Że to, w co ja wierzę, to jest prawda. Nie? I to jest pycha w najczystszej postaci. O Jezu, się rozgadałem. Przecież miałem zadanie do wykonania. Ostatnio w ogóle miałem... Jordan Peterson się nazywa taki facet, taki filozof, trochę naukowiec, psycholog. Do pewnych rzeczy, które on mówi, mam jakieś tam wątpliwości, ale generalnie lubię słuchać tych rzeczy, które on mówi. Opowiadał ciekawe historie na temat interpretacji tego, czym jest wiara. Przerażające rzeczy się dzieją na świecie. Nie trzeba Fallouta odpalać, żeby to zobaczyć. Czy ja znalazłem? Czy to jest stacja? To chyba jest stacja. Znalazłem stację. No. Tam się strzelają na tym polu. Nie lubię tam chodzić. Co to jest banjo? To jest... Fajnie byłoby na tym pograć, ale to chyba jest śmieć po prostu. O kurde. Dobra. Trochę lepszy pancerz, nie? To też muszę dbać o to, żeby poprawiać te pancerze. Grubas. On wyrzuca atomówki. Pierniczę, jakby tak wrzucić do jaskini, gdzie jest dużo potworów. Tylko to waży strasznie dużo. Są skille, które powodują, że ciężkie pancerze stają... Znaczy, że ciężka broń staje się lżejsza. Ale nie ma skilli, które robią to samo z karabinami szturmowymi. Chyba nie ma. No to mamy z głowy. Względny porządek w ekwipunku. Można ruszać dalej. Ciągle to jest... O Boże, jeszcze jednej rzeczy chciałem Państwu powiedzieć. Przydałoby się... O, takie wnętrze chciałbym sobie zrobić kiedyś w domku. Ale
Przydałoby się bardzo, gdyby można było mody robić do tej gry. Tak jak do na przykład The Elder Scrolls czy do WoWa, nie, że tam totalnie zmieniają grę, ale na przykład zmieniają trochę interfejs czy coś. Tu jest dużo rzeczy, które można by poprawić, nie? Czy skróty klawiszowe. Na razie Bethesda broni się rękoma i nogami przed modami. Ale przydałyby się, no bo w grach MMO mody to nie jest nic nadzwyczajnego, więc... Więc i tym razem powinno być okej. Okay. A! Idziemy dookoła. Nie chcę wchodzić do tego... Podejdziemy trochę tam, żeby zarejestrować sobie to miejsce. Ale wiem, że tam są potworne poczwary. Ale a propos, już trochę zamykając ten temat religii, to jest tak, że jakby z definicji religie raczej są pozytywne. To znaczy, to jest tak jak z dynamitem czy z młotkiem chociażby. Nie chodzi o to, z jakim narzędziem, czy kontroli społecznej, czy zbrodni mamy do czynienia, tylko to, jak to ludzie wykorzystują, jak to interpretują. Nie? Religia jest równie niebezpieczna jak dynamit. Jeżeli trafi w niewłaściwe ręce, no to potrafi niszczyć życia. I to tyle, nie? To każda religia, tak naprawdę każda religia gdzieś u podstaw jest raczej dobra. Gdzie tam ludzkie życie jest super cenne i należy o nie dbać i nigdy nie należy podnosić ręki na drugą osobę, nie? Ale potem się znajduje jeden albo drugi bystry kapłan i mówi, no okej, ale tamci są niewierni. To ich nie dotyczy ta reguła, że nie wolno podnosić ręki. A, ich nie dobra. Nie dotyczy ich, no to spoko. Dobra, piękne, szlachetne miejsce, nie? Dużo, dużo tu się zachowało rzeczy z bogatego państwa Ameryka. I te roboty krążą i kiedyś tu wrócę, może w nocy. Czyli mają problem z gulami, widzę tutaj. Ło, panie! Nie po to tu przyszedłem, ale przyszedłem po historyczny miecz. Ale skoro już tu jestem, no to może przy okazji coś tam zapoluję. Przy okazji. W ogóle strasznie mi się podoba ten taki... O Jezu. Ta idea, która została na samym początku przedstawiona gdzieś tam z robotami, i to nie jest taka idea, że roboty, że sztuczna inteligencja jest niebezpieczna, ponieważ chce nas zniszczyć. U! A ty co tu robisz? Tylko dlatego, że... O Jezus Maria! O kuźwa mać! To jest właśnie to. Wciśniesz spanikowany jakiś guzik i... U! O nie, zachorowałem. Fuck, na co ja zachorowałem? Rad robaki. Dobra, 14 minut. Będę chorował na to. Jezu. No więc idea jest taka, że ta sztuczna inteligencja nie do końca chce nas wykończyć, bo nie o to chodzi, ale na przykład ktoś źle ustawił w komputerze konieczność pobierania nawozu i było ustawione za wszelką cenę pobierać nawóz i maszyny uznały, że za wszelką cenę to także z ludzi oznacza, że z ludzi też należy robić nawóz, no i w ten sposób zaczęły polować na ludzi. I to nie jest tak, że to... roboty wymyśliły, nie? Tylko ktoś popełnił błąd w oprogramowaniu. I właściwie, jakby się tak zastanowić, to większość takich historii opowiadanych o konflikcie maszyn i ludzi, to ma takie podłoże, nie? Że to nie jest tak, że to maszyny nas atakują, tylko że my żeśmy popełnili jakiś błąd je tworząc, albo programując, albo... Coś w ten deseń.
rządowe zgłoszenie zapotrzebowania. Ja muszę się wybrać na lotnisko, tam, gdzie byli, gdzie była ta brygada pomocy, no, niesienia pomocy. Nie pamiętam, jak oni się nazywali. Bo tam można chyba z te holotaśmy zapotrzebowania. Pierwicze. Nie ma. W guli się zamienili. Nie ma, kurde, że bogaci, nie bogaci. Wszystkich dotknęło tak samo, nie? No. To chyba był taki ośrodek jakiś, trochę wypoczynkowy, trochę sportowy. No co? No, zwariuję. Teraz mi przyleci ten gul tutaj. Może jeszcze ściągnie po drodze jakieś paskudstwa. Podoba mi się jak działa to AI. Oczywiście, znaczy chodzi mi o to, jak się zachowują przeciwnicy. Ten jeden taki element, bo tam dużo robią głupich rzeczy, wiadomo, nie? Ale jest taki jeden element, że przeciwnicy idą w miejsce, w którym widzieli nas poprzednio. To znaczy, i badają ten obszar. Pewnie można by ulepszyć. W ogóle, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to jest ogromne pole do popisu. O tym wspominałem, mówiąc o wywiadzie z Gabe'em Newellem, który opowiadał, że rozwój sztucznej inteligencji może bardzo dobrze wpłynąć na rozwój gier. Kurde, wziąłem spodek, myślałem, że to spinka. Wiecie, czemu ja pudłuję w takich sytuacjach? Nie dlatego, że mam problem z aimem. Owszem, tam nie jestem idealny, ale trafiam dosyć dużo. Jak gram w R6 i tam w inne rzeczy, ale po prostu zaczynam panikować, jak widzę gula, który biegnie w moją stronę. Ja się ich autentycznie boję, a strach, wiecie, jest jaki strach? Strach powoduje, że działamy gorzej niż normalnie. Czy dlatego nie gram w horrory? No nie gram w horrory, dlatego że za bardzo się wczuwam w gry i to jest dla mnie dużo większe przeżycie niż dla kogoś, kto po prostu traktuje to jako gierka, nie, piksele. Będzie śmiesznie. Cholera, safe jakiś poważniejszy. Wow! On sobie tak tutaj odpoczywał. No nie wiem czy... Może to nie było zasadne zabijanie go tak po prostu bezwzględnie, ale... Taka już słabość ludzka. Że jak się czegoś boimy, to strzelamy, co? O Jezu, drewno. Wszystkie sterty drewna. Muszę przez las się po prostu przejść. W lesie jest dużo...
jest kłód, dużo kłód, które można... oskubać. Bo potrzebuje do budowy domu. Potwornie dużo drewna tam. Na czym stoimy? No tak. To są holotaśmy. One są gdzieś tutaj, ale nie wiem, czy jeszcze przejdę się tak przez to, przez ten budynek. Bo kto wie, może coś znajdę, nie? Jezu. Jak będę miał taki perk Escape Artist, to mogę strzelić do jednego gula w pomieszczeniu, a drugi mnie nie zauważy wtedy nawet. Mr. Ainsley, I wanted to remark upon the fascinating design of your new Spring Hill golf course. You appear to have 7 holes. 7. What a curious number. 9 I could understand. Or perhaps 6 played thrice. But 7? Most courses put ever so much effort into varying their holes. You will appear to have liked your third so much, you repeated it immediately. Or take the cart paths. One normally takes such little note of them. I had a wonderful chance to reflect on that during the 3-mile drive from the 5th hole to the 6th. And then 7. Ah, 7. Such a slope. It would make a fabulous ski run. Not that teeing off with a 400-yard putt wasn't a unique experience. I confess, when I heard you had carved up your championship golf course for housing tracks, I was concerned it might have impacted the quality a little. Clearly, I underestimated the scope of your ambition. Cordially yours, Henrietta Winchester. Ja pierdzielę. Myślałem, że ona sarkastycznie mówi o tym 7 dołku. Ona przeżywała to. Różne ludzie, różne rzeczy różnych ludzi cieszą, co? Nie bywałe. Cholera, safe. Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o te taśmy, w związku z tym, że na początku planowali tylko te taśmy i to był fatalny pomysł, no ale to zrobili te holotaśmy tak z polotem. Uwielbiam lampę z górniczej tej, z hełmu górniczego. Jakkolwiek by to nie brzmiało, jest taka moja opinia, jest tyle warta, co tej pani na temat 7 dołka. O Jezu, widzę, że moje przemyślenia o wzbudziły sporo zamieszania na czacie, co? Przynajmniej na rok. Poruszyłem was, co? Słyszę kroki. To jest chyba najgorszy koszmar w ogóle, jaki można mieć. Wszędzie słyszysz kroki. Tu się te odgłosy tak przenoszą strasznie. Nie mogę go trafić. Jak rany boskie. Co tu się wyrabia? A potem przyszedłem ten historyczny miecz. Nadzieję, że się nie rzucą na mnie. Terminal Robco, prezydencki domek i muzeum Winter Spring. Okej. Dostęp do personelu. Dla pracowników.
hasło do terminalu muszę dorwać. A nie mógłbym tego rozbić pięścią? Mógłbym, co? Ale dbam o amerykańską kulturę. To w ogóle fajny patent na wycieczki, nie? Robisz super ośrodek, zapraszasz tam prezydenta i robisz mu naprawdę wypasioną wizytę, a potem urządzasz wycieczki w miejscu, w którym mieszkał prezydent. Umieszczasz tam jakąś szablę, jakąś starą flagę. Okej. Okej. Ja pierdzielę. Wygrzew. Nieźle tu ćpali, kurde, w tym prezydenckim gabinecie. Ja się nigdy nie wyleczę z tego. Cały czas słyszę te dźwięki, spodziewam się, że coś na mnie wyskoczy. I zamiast przyzwyczaić się do tego, to jestem coraz bardziej przerażony po prostu. Z każdym hałasem, z każdym krokiem. Chyba... Ten koń to chyba... Myślałem, że to jakaś znajdźka, to... Te rządowe zgłoszenia zapotrzebowania mam już chyba z 10. Może poczekam na 10 poziom. I... Znaczy na 50 poziom i wtedy zrzucę. Może będzie lepszy staw. Hasło do prezydenckiego domku. Mamy to. Kurde, dobrze, że to zauważyłem. Gdybym tego nie zauważył, to mógłbym tu godzinami szukać. Otwarte. Brak miejsca na taśmie ochrony. Wymień taśmę, aby wznowić monitorowanie. Jakaś ochrona tu jest, bo tu dużo lata maszyn. Mamy to. Historyczny miecz. Chętnie bym się przeszedł po tym Winter Spring i sobie te taśmy obadał, tylko... Kolejna jest tutaj. Zobaczmy, bo to można poznać całą historię tego miejsca. O Jezus Maria, co znowu? Chryste Panie. Czasami jakieś takie dziwne są miejsca, które zadają obrażenia, nie wiedzieć czemu. Mówiłem, że chciałbym tu przyjść w nocy, ale teraz zastanawiam się, czy ja chciałbym tu być w nocy. Może trochę zmienią to rządowe zgłoszenie zapotrzebowania, żeby było łatwiej go używać, bo to... Skoczyłem z balkonu, ale nie było tak wysoko, więc... Strasznie dużo, to cała ta... Co to było? Muta rogacze warto zapolować, bo one mają... Ich mięso zwiększa udźwig, to w ogóle wszystko, co zwiększa udźwig, jest warte grzechu. Myślicie, że to dlatego dostałem po nogach, bo za wysoko było? Cholera, wszystko jest możliwe. Uznałem, że nie jest tutaj za wysoko, no ale... Ale okej. Może jednak jest. Obiecywałem sobie, że przyjdę tutaj, jak będę na wyższym poziomie właśnie, bo to... Tu jest tak dużo tych... guli. Szczęście mogę się przemykać. To jest cudowne miejsce. To na pewno był zamknięty klub.
więc to na pewno był zamknięty klub dla jakichś super bogatych ludzi. I nikt tu nie mógł wchodzić. Z wyjątkiem super bogatych ludzi. What? Kurde, myślałem, że odbezpieczyłem tę pułapkę. Ej, zaraz. Już żeśmy mówili o tym, że ten shotgun, ta dwururka, to jest taka specjalna. Ona ma dwie komory na cztery pociski. Czyli 8. To jest wszystko uzasadnione. To jest taka wyjątkowa konstrukcja. Wy się za każdym razem czepiacie. To jest wyjątkowy, jedyny egzemplarz taki w ogóle jest. Nigdy się z takim egzemplarzem nie spotkałem. Szkoda, że no jest tylko na 25 poziom. Ja tu umrę ze strachu, jak tu się zacznie noc, tyle wam powiem. Nocny ochraniacz Trapera. Też ciekawe. W ogóle te nocne rzeczy. Spada w nocy, spada w dzień, rośnie w nocy. Kto to będzie nosił w ogóle na sobie? Czy ja będę w nocy, mam się przebierać? Kurde, ja w nocy jedyna rzecz, jaką się przebieram, to piżamka. They keep coming. They just keep coming. Rob saw them first. Just three. Out on the seventh. Easy shots from up here. At first, we thought it was fun. Tried to see who could pick them off. Extra points for the head. Then Rob went missing. Went down to the range. Wasn't far, wasn't back by dark. Then Ted. Zach. Phil. Mark. God. Mark. They dragged him. I can still hear him screaming. Now we're three. Just three. Can't run. Can't hold. Can't. They're coming. They're coming! Shit. No, mieli tutaj przeżycie. Czyli te gule tu się pojawiły. No tak, to trochę inaczej. To prawie jak rewolucja, nie?